Nadchodzi zima, a moja spiżarka świeci pustkami. To jest spory problem, bo nie jestem dostatecznie przygotowany na to, żeby przetrwać przynajmniej kilku dni zimy, więc pora coś z tym zrobić. Weźmy się w takim razie za robotę. Szybko zabieramy wszystkie potrzebne narzędzia, kilofy, topór, miecz oraz dzidę, a także przygotowane gdzieś tutaj na uboczu jedno jedzonko i drugie jedzonko. Myślę, że jestem dostatecznie wyposażony na moją wyprawę, więc czym prędzej, zaraz jak tylko przywdzieję nowiutki pancerzyk, będę mógł się wybrać na przygotowanie sobie kolejnych złóż brązu. Ja jestem Patryk Raven i witam na krótszym kanale. Miłego oglądania. Okej, więc wszystko mam już w miarę przygotowane. Brakuje mi tylko i wyłącznie nogawic do naszej brązowej zbroi. Więc przygotowałem już sobie wcześniej troszkę lamelek z brązu. Mamy tutaj 5 sztuk. Otwórzmy naszą kuźnię i wejdźmy sobie do skrzyneczki, która nie jest nazwana. I tutaj mamy coś takiego jak lamelki z brązu cynowego. Jedną sztukę zostawimy, bo mamy ponad stan, jest 10 sztuk oraz futro średnie. Zróbmy porządek. I przygotujmy sobie kolejną część pancerza, czyli nogawice. W takim razie przechodzimy do okna craftingu, klawiszem H sprawdzamy sobie recepturę. Lamelki z brązu cynowego, sztabki z brązu nie są nam potrzebne. Są nogawice lamelkowe, brąz cynowy. Klikam i widzimy recepturę. Szkoda, że nie ma tutaj jakiejś opcji takiej, że wiecie, naciskam sobie guzik, pyk i z automatu wszystko nam się przenosi. No ale Raven chyba za dużo byś od życia chciał. No być może, no to jest proste ułatwienie, wszystkim nam byłoby lżej. Dobra, bierzemy sobie dwie skóry, pyk, 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 nogawice gotowe i wkładamy je. O, zrypałem, chciałem jak zwykle, żeby było ładnie kolorowo. Kucając wkładamy je na pancerz. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Piękna odzież, niemal ze złota, no tylko że z brązu. Mam nadzieję, że na zimę nam się opłaci noszenie tej zbroi, więc sprawdźmy sobie, jak wygląda nasze tutaj statystyki postaci. Mamy coś takiego jak szybkość ruchu, skuteczność leczenia po 100%, wskaźnik głodu 134. Jak tylko to wszystko przywdzieje, pyk założył, dwa razy, następne założył i następne. I widzimy, że tak, szybkość ruchu spadła nam o 9%. Skuteczność leczenia do 70%, więc jakbym korzystał z jakichś elementów leczniczych, no to musiałbym zdjąć pancerz, dopiero potem wziąć się za leczenie. Wskaźnik głodu będzie nam stale wzrastał, to musimy mieć na uwadze. Dokładność dystansowa, no nie walimy z łuku, no ale gdybym chciał, to trzeba wiedzieć, że z tym pancerzem to nie zwojujemy niczego. I prędkość ładowania także jest obniżona. No niemniej jednak jesteśmy całkiem nieźle wyposażeni, jeśli chodzi o ochronę, tak? Bo mamy 0,6 punktów życia jako forma redukcji obrażeń, procent ochrony 77. No, szału nie ma, ale wiecie, żaden drifter nam nie będzie tutaj podskakiwał. Jakbym sobie tak zobaczył na moją postać, wygląda jak taki lokalny sprzedawca, jeszcze szczególnie z tym plecaczkiem. No ale no cóż, na nic lepszego nie było mnie stać. Może jakbym miał jakiś dziany łańcuch na szyję, to by to wyglądało troszkę lepiej, ale na ten moment musi wystarczyć. Dobra, więc w takim razie... O, jakie dźwięki dodali, że chodzę w pancerzu. Kurde, nieźle. Więc w takim razie my udamy się na wyprawę. Zima tuż, tuż, już widać na ekranie, robi się coraz bardziej biało, więc podstawą będzie udanie się dosyć daleko, gdzieś tutaj w te rozdroża, gdzie jest bogata miedź i tu zaczniemy swoje wykopy. Wezmę jeszcze troszkę jedzonka na drogę i spotkamy się gdzieś w połowie drogi. Spójrzcie tylko, jak pięknie wygląda listopadowy poranek. Jak tylko wyskoczę za pagórka, powinienem ujrzeć pierwsze ślady zimy. I jak widać jest, im dalej odchodzimy od naszego punktu spawnu, tym widzimy, teren robi się coraz zimniejszy, coraz bielszy. Tak się składa, że tutaj gdzie się znajduje jest troszkę na plusie temperatura. Waha się między minus 3 a plus 3 stopnie. A tutaj wkraczamy już w tereny takie, gdzie jednak no, wieje troszkę chłodem. I jak widzimy są tego efekty. Gdzieś tu nocą przyszła nam zima, popadało troszkę śniegu, no i ten krajobraz całkowicie się zmienił. I co mnie martwi, bo ja nie jestem na to gotowy. Weźmy się w takim razie za robotę, za kopanie, a potem za polowanie. Wiecie co jest najciekawsze zimą? To, że jeżeli przebiegniecie się po takiej fajnej, zacnej, pustej łące, na której nic kompletnie nie ma, tylko sam śnieg, to możemy zauważyć, no poza takimi walczącymi z wyrolnialcami, tutaj polują na króliczki, możemy zauważyć takie puste placyki jak ten.
Może ich być pełno. Gdzieś, gdzie leżą jakieś kamycory, pojawią się małe wcięcia. I właśnie to jest element, który należy szukać, bo zauważcie, ja już przy tym kamieniu przebiegałem może tysiące razy, a dopiero teraz, w momencie, kiedy pojawiły się tutaj troszkę śniegu, jestem w stanie dostrzec, że leżą jakieś luźno położone kamyczki. I tak się składa, że tutaj mamy, proszę was bardzo, mamy tutaj samorodek miedzi, więc prawdopodobnie gdzieś tu pod nami znajduje się miedź. Na szybko zobaczmy sobie, czy ja już aby jej na pewno nie wykopałem, ale wydaje mi się, że nie. I pode mną powinna znajdować się właśnie miedziuchna. Spójrzmy. No i jest. Coś, co mijałem wielokrotnie, nie zostało wcześniej przeze mnie zauważone. Za pomocą prostych zmian atmosferycznych, czyli opadów śniegu, możemy w łatwy sposób odkryć ogromne ilości miedzi. Wykorzystajcie ten zimowy protip. Jeżeli nastanie zima, udajcie się na powierzchniowe wyszukiwanie złóż. O proszę, jaka ładna jaskinia. Co tu jest? Kawałki węgla brunatnego. Cholerka. Tego wcześniej tutaj nie było. Ej. Tu widzimy całkiem zacna jaskinia. Będzie co zwiedzać. Jest węgielek. Pierwszy raz znalazłem węgiel brunatny. Kurde, ale dużo zwyrodnialców. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Zanim pójdę tam... Gdzieś tutaj, o, tu miałem zwiedzać. W takim razie ja sobie oznaczę ten teren jako, nie wiem, coal. I to będzie black. Zaznaczmy sobie, tak, na zimowym terenie, żebym wiedział, że coś tu takiego jest. Widzimy, że do mnie już tu idą nasze misiaczki. W takim razie załóżmy sobie pancerz jak najszybciej, bo oni już są blisko. Z pancerzem nie warto biegać założonym, bo postać jest zdecydowanie spowolniona. Dobra, dawać, biorę was cholery na klatę. Chodźcie tu. Boją się wyjść, a jest ich całkiem sporo. Tylko właśnie chcę zdobyć ten węgiel. Chcę go zdobyć ogromne ilości, bo miałem tak czy siak przygotować sobie wytapianie węgla. O kurde, na pewno bym chciał tu spaść. Nie. Pójdziemy naokoło i zobaczymy, co skrywa się w tej magicznej jaskini. Na pewno czeka nas sroga walka, ale na co jestem przygotowany? Tym razem... Oj, dobra, nie jestem może do końca przygotowany. Chodź tu, dziadu. Patrzcie, tutaj jest skała obsydianowa. Kurde, dobry teren. Dobry, zacny teren. Nawet mamy tutaj właśnie ten węgiel. Ogromne ilości węgla. To jest chyba woda. Nie, to nie jest woda. To są po prostu zwyrodnialce. Łaj, kurde, spadł mi na łeb. Wypadł. Pancerz z brązu. Typki mi niestraszne. Nie wiem tylko, czy... Aj, chodź tu. Chodź tu, dziadu. O kurde, panie, ile węgla. To jest zwycięstwo. Tyle węgla brunatnego. No miałem iść za miedzią, a proszę was bardzo. Zjedzmy, bo gościu troszkę zgłodniał. Z tym pancerzem to nie będzie, kurde, lekko. Bo on jest coraz bardziej głodny. Niemniej jednak jest dzionek. I przez to, że jest dzionek, to tych drifterów nie jest tutaj aż tak dużo. Nie jest tutaj aż tak dużo. Będę musiał sobie spropikować tutaj co nieco. Oczywiście zabijając jakichś drifterów głębi. Nie wiem, czy mam ze sobą, kurde, nóż. Mam nożyk, więc wykorzystajmy też nożyk, żeby podziabać ich tutaj troszkę po skórze. I weźmy tego propika, zrobimy. Z prostej przyczyny. Ja bym chciał sobie zamarkować, jakiego rodzaju złoża tutaj się w pobliżu znajdują. A to jest w sumie jedyna najbardziej efektowna metoda do oceny tego, co tu jest. No ja przypominam, miałem moda, tak? Mod mi pokazuje, że znaleźliśmy tu hematyt, szmaragd, bizmunit oraz węgiel brunatny. Niby małe ilości, a tu widzimy całkiem niemałe. A ponieważ mamy dobrej jakości kilof, no to bierzemy się za kopanie. Ile wypada z takiego węgla jednego? Wypada jeden węgiel. No dobra, szału nie ma. No ale no, cóż. Musimy poświęcić trochę czasu na wykopanie tego. Walka już dobiegła końca. Jestem strasznie zmęczony. Weźmy sobie coś, zjedzmy. Miska z daniem. Jak widać, kopałem ogrom czasu. Jest 40 minut po północy. Drifterów jest tu coraz więcej. Oj, biegnie zwyrodnialec mnie tu. Chciał mnie zaciapać. Kurde, wszystko mnie już atakuje w tej grze. Generalnie kopałem dużo. Poszło 1,5 kilofa z brązu cenowego i mamy 8 staków węgla brunatnego, a jeszcze nawet chyba do połowy złóż nie doszedłem.
Jeszcze tylko przeglądam się mniej więcej, co tu jest po jaskini. I z tego co widzę, nic tu ciekawego nie ma. No, taka ilość to jest, kurde, cudo. Cudo. To jest wiele godzin, kurde, rąbania drewna, a tak w jednym miejscu udało mi się zebrać wszystkie potrzebne rzeczy. Niestety jednak jestem przepełniony, więc będę musiał sobie wrócić do domu, a potem znowu wziąć się za robotę z miedzią. Już prawie, już prawie. Teraz tylko pozostaje pogromadzić wszystkie rzeczy w skrzyneczkach, nie zapominając, żeby zamknąć za sobą drzwi. Już niejednokrotnie ktoś mnie napadł w plecy. Zobaczmy sobie, miałem 24 tutaj pochodnie, troszkę tego torfu schowanego. Węgiel drzewny, temperatura spalania 1300 stopni, czyli brunatny nie jest aż taki zajebisty, jakby się mogło wydawać. No niemniej jednak nazbierałem go dużo i wydaje mi się, że już więcej nie będę musiał go nigdy więcej zbierać. Przynajmniej na razie w tym etapie. Brakuje mi miejsca, cholera, w skrzynkach. No gdzieś to muszę wszystko pokitrać. Jakoś to ogarniemy, szczególnie z waszą pomocą, przynajmniej mam taką nadzieję. Weźmy sobie rudy metali, także powsadzajmy. Skały ubogie, skały skrystalizowane, samorodki, to na pewno zostanie wkrótce przetworzone. I jeszcze jakieś tam kamyczki, inne pierdały, które muszę teraz poporządkować. Generalnie węgiel brunatny, muszę sprawdzić, czy on się nadaje tutaj na przykład do jak to się nazywało? Do kuźni, właśnie, do kuźni. Jak się nadaje do kuźni, to spoko. Jak nie, to będziemy musieli kminić coś innego. Chciałem jeszcze zobaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Czyli Raven Pospólstwo. Kurde, jaka obraza. Wierudna obraza. Nie, chodzi mi o hełm i naszą zbroję. Spójrzcie sobie, to jest zajebista rzecz. Naprawdę łapkę w górę za to, bo zobaczcie, trwałość 584 na 600, 590 na 600 i 84 na 600. Generalnie, jak widać na odcinku, walczyłem z ogromną ilością drifterów i spadło mi życie może o 3 jednostki, a zbroja też całkiem nieźle to przetrzymała, więc szczerze, jak jest tylko opcja, krafcie sobie zbroję, to się zajebiście przyda. Ja wracam do swoich takich codziennych tutaj czynności, na przykład przygotowanie posiłku. Powoli nastaje dzień, więc warto się przygotować chociażby z jakimś posiłkiem. Jest mój cel, w ogóle nieświadomy mojej obecności. Zakradnijmy się troszkę, powoli, może łącznie tutaj z dzidą w łapie. I zdzielmy dziada, kurde, dawaj go na klatę. A biorę go na solo, kurde, ładnie bije. O tak, kto to jest? Martwa owca. Całkiem nieźle, punkty obrażeń. Zobaczmy, co mi słonko dasz. I proszę, proszę, dawaj, dawaj, dawaj. 14 mięsiwa. Jestem w domu. No jeszcze 10 takich, kurde, owieczek. I możemy wracać. Jest też taki agent, którego trzeba... shit! Myślałem, że jest jeden. God damn it. Fuck you. Uciekaj. Precz. Pół HP mi zabrały. 3 wilczory, a ja mam cały pancerz. Jesus Christ. To była mordęga. Tu jesteś, miśku. Nie odpuszczę ci tego nigdy. Dawaj tutaj. Chodź tu. Chodź tu. Z tym pancerzem to go nie dogonię. Gdzie jest moja dzida? Jest. Mam go. Mam go. Zemsta jest słodka. Zobaczmy sobie, co my tu mamy. Chociaż jeden padł. Ale no prawie mi się zrobiło gorąco w gaciach. Mięso sobie odpuszczę, a resztę zabiorę. Chociaż nie, czekajcie, wezmę. Mam miejsce w ekwipunku. A tego dziada muszę dobić. Biegnie tutaj, ucieka. Nie odpuszczę mu. No, rzucać to ja nie potrafię. Może innym razem. Proszę, kogo ja tu widzę. Nasz mały, słodki misiaczek. Waga stworzenia niska. A ty, jaki jesteś, kolega? Wziąłeś mnie, zdzieliłeś, kurde. Zobaczmy, co masz. Zawsze warto zwracać uwagę na to, jaka jest waga stworzenia. To będzie miało mało mięska, tylko 9 sztuk. Dla mnie tak jest to sporo, bo próbuję mieć jak najwięcej po prostu mięsa, żeby przygotować sobie odpowiednie ilości gulaszy gdzieś tam na tych naszych półeczkach i uzupełnić zapasy na zimę. A z tym jest całkiem kiepsko. Jest godzina 15, a już zachodzi słońce. Uroki zimy, czas wracać. Zobaczmy sobie, co udało mi się zebrać i będę mógł wykorzystać do przygotowania na zimę.
Tak więc patrząc po moim ekwipunku, z naszego polowania zebraliśmy 88 sztuk surowego czerwonego mięsa, gdzieś tam na zakąskę surowe dzikie mięso w ilości 6, troszkę tam skór, kości 36, bardzo mało bryłek tłuszczu, liczyłem na większej ilości. Patrząc po ilości mięsa, to gdzie się ten tłuszcz schował, nie mam bladego pojęcia. Mam nadzieję, że troszkę ułatwią zdobywanie samego tłuszczu. No i jakieś tam jeszcze nasionka i troszkę miedzi gdzieś w jakiejś jaskini. To są całkiem sensowne ilości i pozwolą mi na przygotowanie sporej ilości gulaszu. Odłóżmy sobie zatem armor. Cannot place dressed armor. Cholera, jak się odkłada pancerz? Ctrl Shift? Nie da się, muszę chyba zdejmować go ręcznie. Pyk. I dopiero odkładać tak jak należy. Okej, to w takim razie idę do kuchni. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Na koniec chciałbym wszystkich widzów zachęcić do wysyłania fotek z gier, w które gracie i które ja aktualnie wrzucam na kanał. Wrzucajcie swoje zdjęcia, najlepsze wybiory i pokażę na końcu filmiku. Tutaj mamy porcję zdjęć od gracza Wesoł. Tutaj zobaczcie, jaki fajny sobie zrobił taki mały obozik. Tutaj akurat w tym momencie śpi na jakiejś leżance zrobionej z siana. Są tu początki jego kolonii, widać dwa zwykłe koszyki. Jest też zrobiony z gliny ceramiczny wazonik do przechowywania rzeczy. Jego projekt na szafkę nocną, zrobione za pomocą duta, bardzo fajnie. Wziął po prostu jeden blok drewna, który tak ładnie tutaj przyciął na jeden woksel, plus dodał taką jakby ala imitację szuflady. Położył przy łóżku, żeby to imitowało szafkę nocną. Świetny projekt. Kolejny jego projekt to umieszczenie latarni na dwóch blokach kamiennych i za pomocą dłuta tak przycięcie, żeby idealnie się to wpasowało. Zauważcie, że linia samej lampy idealnie zbiega się z linią kamienia i to wygląda jakby tworzyło jedną kompletną całość. Idealne jeśli chodzi o przyzdobienie sobie naszej wioski. A kolejna rzecz, w sumie bardzo fajny projekt, nawet nie wiem, czy go nie wykorzystać gdzieś u siebie, zrobił takiego rodzaju szafę na formy. Zauważcie, że dookoła położył kilka bloków drewna i tak mocno je przyciął, że stworzyło to jakąś taką formę szafy. Do tej szafy poumieszczał półki na formy i poukładał tutaj dwie sztuki drzwi oraz dwie klapy i to tak fajnie wygląda, jakby wiecie, otwieracie jedną wielką szafę, a tam jest ogromna ilość tych właśnie form umieszczonych w waszej tutaj kuźni. Tyle ode mnie, nie zapomnijcie wysłać fotek na Discordzie krótszego kanału, zostawić suba, łapki w górę i przede wszystkim komentarza. Trzymajcie się ciepło, na razie.